widzimy, mamy jeszcze tą chwilę czasu, nim kolega Manfred wrzuci karmę, wodę tam do pojników wleje gołębią, to popatrzmy, tą lucernę wziął, garstka, wtedy było też kilka tylko liści tych. To jest lucerna, badziewo jakaś pokrzywa. Tam, żartuję, to jest, chodzi o tą zieleninę, to są naturalne witaminy, mikroelementy, to są te gołębie. O, i teraz, gdzie im rzucisz? Na wolierę też, tak? Tak, czy na... to możesz zerknąć. To popatrzmy. Nic się tu nie zmienia praktycznie. O, tu obrączki wiszą, widzę młode, które tu są, ale zobaczmy, gołębie w pięknej formie, kondycji, wszystko, no naprawdę ładne. Widać, że są utrzymane dobrze w pojnikach. Woda świeżutka. A, taśmy są właśnie. To gdzie ten guzik naciskasz? Tu? Nie, tam. Z drugiej strony zobaczymy. Przy okazji powiemy, mamy taką jedną linię z taśmami dla gołębi młodych, tak? Cały zestaw, regał taki, o, będziemy go tutaj kolegom prezentować też, bo chcemy go w jednym gołębniku zastosować, ale jakby ktoś chciał, to do kolegi Manfreda można zadzwonić, jak nie zdążymy go wykorzystać, to można do kolegi nabyć. Nie jest cena duża, tak ile? 3000 zł, to jest na pełny regał, tak? 55 coś takiego siodełek, 50, tak? Albo 55. Oj, zobaczmy to, co widzieliśmy wtedy, kiedy gołębie jadły liście buraków pastewnych. Teraz jedzą świeżą lucernę. Ta lucerna była skoszona, my tu musimy chwilę nawet poczekać wtedy, bo... Ona tu była posiana, bo Marek ma królik i tak. Będzie zrobione sianko z lucerny. Siano z lucerny dla królików. Zresztą tak. Jak to się znajdzie na hodowli gołębi, królików, to wie, że granulaty, które są robione będzie właśnie dla tradycyjnie suszone, czyli na stelażu. Tak. Żeby nie opadły listki. Suszenie lucerny nie jest takie proste. To kiedyś się może Michał, jak przyjedzie, to się zapytamy. O, to Michał się zajmuje tym. Brat nie? Michała, Marek. Marek, to by się Marko zapytamy. Dobrze, popatrzmy teraz. Już będziesz wpuszczał, nie? No, one jeszcze latają. Tak jeszcze latają, dobra. Bo widzimy to, co stado... Muszę jeszcze jeden temat zamontować. Zobaczmy ten temat. Co to jest w ćmie? To jest taka żaluzja, którą się wstawia, żeby w momencie, kiedy samice są w środku i samce będą na oblocie, żeby się nie widziały. Uff. Taka przysłona. A ona jest taka ciężka, specjalnie to robisz po to, żeby nie widziały się? Nie. Mogłaby być lżejsza. Czyli, ale to chodzi o to, żeby się słyszały, tak? Wszystko? Nie. W momencie, jak samice wejdą tutaj po oblocie, i będą sobie tu jadły. Aha, rozumiem. Samce będą latały. Żeby nie widziały przez wolierę. Rozumiem. Żeby nie wychodziły rozumiem, tam na wolierę. Rozumiem, tak. Wszystko wiem. Czy to jakby była na przykład, jakby to chciał zrobić, to chodzi o to, żeby zasłonić. Czyli roleta, jakaś coś tego typu. W południe, jak gołębie były karmione, to była woda uzupełniona. Czyli widzimy, napiły się na pewno gdzieś wody. Napiły się rano wody z kałuży gdzieś, tak? Wszystko jest do wynania. Nie, widzimy nie. Pojnik się przesuszy przez te parę minut, kiedy samice będą... Zdarza ci się myć pojnik też, czy nie? Jeśli jest codziennie suszony, a tam na stojaku stoją, no to nie trzeba tego w ogóle robić. Przypomnijmy sobie właśnie, że te stojaki, które tutaj mamy też, to są ciekawe, że są takie specjalnie z ocynkowanych elementów wykonane. Te stojak zaraz pokażemy. Przy okazji kolega, który je produkuje, w dalszym ciągu je ma, czy nie? Ma. Ma, to popatrzmy, o, chodzi o ten stojak. O. Taki ładny stojak, on jest ocynkowany cały, widzimy. Ładnie wykonany, on jest przystosowany do tutaj takich, tych większych takich. Z tym, że to ilość wody, którą tutaj Manfred pokazał, to nie wymaga tych wielkich, to jest właśnie tego typu, to są grytowniki w innych rozwiązaniach. W ogóle nie używamy tych dużych takich na zbiornik, nawet tu w rozchłodówce. Czyli tylko wszystko takie macie. O co to chodzi? Żeby się woda za długo nie stała? Żeby za długo nie stała, temat jest taki, że... Przepraszam, może staniemy tak, bo tu słońce mamy? Nie, odwróć, ty się odwróć. O, przepraszam. Bakterie w wodzie rozwijają się w tempie 100% co godzina. Więc jeśli jest pojnik z dużą ilością wody, taki zasobnikiem? Tak, to jest naprawdę takie mocno dobre środowisko dla bakterii. Poza tym, powiedzmy, nie zawsze da się go umyć dokładnie, zawsze coś tam zostanie. Czasu też nie ma. A tutaj, w tych detalach cała zagwozdka jest. Właśnie hodowcy często tak mają, że a dzisiaj to, jutro, i to, tak jak mówisz, 100% co godzinę, to ma sens wszystko, dlatego też je w plastikowych jeszcze szybciej następuje, natomiast w tych szklanych troszeczkę wolniej, ale to w dalszym ciągu jest ciągle szybko wszystko. Szklanych też nie używamy. Plastik jest ok.
Nie, dobrze. Widzę sensu. No nic, popatrzmy. Tutaj te gołębie, o tam stado lata. 40 samic gdzieś około? 50. I samców 30? Samców jest mniej, jest ich 39. Tak właśnie liczyłem, bo mówiłeś około 80 kilku, to myślałem, że po pół mniej więcej, a tutaj widzimy, że jest więcej. Znaczy, do lotu jest około 80 lub 82, natomiast 6 lub 7 samców to są partnerzy bardzo dobrych samic, które super lecą i one... Takie nagrody. Te samczyki zawsze są nagroda na nie czekają, także jest ich chyba tam 6 czy 7. Aha. Czyli to widzimy taka też metoda. Pięknie stado tam lata sobie. One same zaczną siadać, czy będziesz ich wołał? Same. Ja nie wiem, ile będą latały. No zobaczymy. Myślę, że dzisiaj przy czwartku, no to może jakieś 45 minut. Dobrze, już 15-20 minut minęło, także jeszcze troszeczkę czasu mamy. Myślę, że już więcej. Możemy się zająć czymś innym. Tak jest. No i zobaczmy. Samice przestały latać. Siadły już na wlotach. Półtorej godziny, gdzie troszeczkę nam zeszło, że tak powiem. Z przyczyn obiektywnych. Za blisko. Ja za blisko podszedłem, przepraszam. Siądą jeszcze za chwilę? Może jutro. No, zobaczymy. Nie. Tak. Ty czym podkarmiałeś? Tymi... No to co miały. To z tego ciepnąłeś. Dobra, poczekamy chwilę. Siedli sobie tu na łapkę. Dobra. Patrzymy teraz, jak sobie jeszcze krążą te ostatki. Ale widzę, że będą siadać. Czekamy jeszcze na samce. Kolega Manfred poszedł po papierosa, widzimy, tak, lepiej się czują tu. O, teraz chodzą te samice w locie. No już się ściemnia, one jeszcze latają. O, ale jeszcze samce. No jeszcze samce. Poczekamy, zobaczymy, mamy trochę czasu. Tu stado jedno krąży, a tu... One w jednym krążą? Nie, tu parę jeszcze widziałem, się oderwało chyba, ale nic, zobaczymy. Patrzmy. To jest cały urok patrzeć sobie na takie gołębie latające. Może nie o tej porze już, ale... Za ile myślisz, że będziesz je wołał teraz jeszcze? Zawołam, bo już półtorej godziny latają. Czy coś w karmie jeszcze oprócz tego, co mówiłeś, było, czy nie? Wy jako sportowcy coś więcej o tym wiecie? My... Ja nie mówię, że ty jesteś Szarapowa, Lance Armstrong, aczkolwiek są gołębie o nazwie Lance Armstrong, ale czy coś było jeszcze w karmie? No to podejrzewam, te Armstrongi to też były jakieś dopingowane. Tak? Zobaczmy. Nazwa nie bierze się z przypadku, nie? Aha, dobrze. Widać, kondycje są bardzo dobre. Tu karmi gołębie teraz? Ojciec Michała. To inne są gołębie? Mutki. 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 Ile tych masz w tym roku? 67. One też są oblatywane już u was tutaj wszystko? Tak. Zobaczmy. Ja tu widziałem pan, który niósł tutaj, miał karmi troszeczkę większy pojnik. Nie ma tego 1,5 litrowego, 3 litrowego, taki większy, 5 litrów. Piątkę, ale to jeszcze tu rozpadówce. A podobnie przygotowujecie karmę też tak jak ten? Czy wszystko przygotowujecie też tak na wagowo, wszystko dla młodych? Nie. One dostają pół na pół dla młodych plus dieta. Też tej firmy? Też tej Wings, samej Gold Wings? Gold Wings. To podejrzewam, jak wypalisz papierosa, to zaczniesz ich wołać. Jak wypalić właśnie? Cena nałogu. No, walka jest trudna, 70 dni, tak? Nawet te oszczędzone ile złotych? Bo miałeś taką aplikację. 1460 złotych. I nie przekonało cię, żeby zakończyć ten zgubny nałóg? Nie. Dobrze.
nie będzie edukacyjne, no niestety. Tak się też zdarza. No i w końcu przestał palić kolega Manfred, zaczął wołać. Chodźcie, chodź, duszki, chodź, 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 chodź. Może nie do końca przestał palić, po prostu ta końcówka jest już, no. Gdzieś to skiepuje. Zobaczmy, jak oni się dają. Część siedzi, ale wloty mają zamknięte ciągle, widzę. Od wewnątrz masz otwarcie do nich? Od wewnątrz nie mogę ich puszczać na raty. Na raty, tylko naraz puszczasz, tak? Czyli muszą siąść... Najpierw sypię im karmę. One słyszą, jak ty sypiesz, tak? Czy o tak, co chodzi? Tak, tak, tak. Najpierw sypię im karmę, a potem dopiero otwieram. Czy przy młodych też tak można postępować, czy nie? Czy to... Też tak. Generalnie młódki powinny też dzisiaj latać wieczorem, ale w związku z tym, że one półtorej godziny wykonują, no to te młódki dzisiaj nie będą latały, dlatego już są karmione w tej chwili. Gdybyśmy kolega załatwił z tym ruchem ręki, wyrzucił tego peta. No i teraz zacznie wołać i zobaczymy, jak będą siadać. Nie, no, gołębie są generalnie zestresowane twoim widokiem, bo nieczęsto zdarza się człowieka z centralnej Polski... Północnej. No, z północnej Polski widzieć. To są, dobrze, to są ludzie innego pokroju. Dziękuję, dobrze, popatrzmy tu gołębie. Latałem tak. O, popatrz. Możemy obserwować to, co wołasz je, czy nie? No teraz już raczej, jeśli lecą z lewej strony, to będą siadać. Aha, z lewej? Tak. Jeśli, a to jest różnica? Jeśli krążą w prawą stronę, to nie siadają. No to nie zwróćcie uwagi nawet, kurczę. No popatrz. Czyli będą siadać teraz? Będą siadać. Nie, z tej strony nie będą siadać. No skubane. Tego nawet nie zwrócimy uwagi na to, kurczę. No zobaczymy. Piękne niebo mamy dzisiaj. Zobaczmy takie chmury, to się nazywają pierzaste. Ktoś, co się zajmował kiedyś meteorologią, stwierdził, bardzo ładnie to wygląda. O, teraz już będą siadać, co? Nie, to jest niewłaściwa strona. No kurczę, no to patrz, no. Ha, bo to z drugiej, no rzeczywiście, no. O, kiedy ten film będziemy oglądać w zimie, to na pewno będziemy wszyscy mile wspominać, popatrzeć, jak to było lato, 20 parę stopni, wieczór, godzina 20. Widzimy sobie, patrzymy wspólnie na trening gołębi. Samce chyba będą troszeczkę krócej trenować, bo czy wieczorna pora, ciemność może myślić, przygoni szybciej do gołębnika? No zobaczymy. Na pewno. Na pewno. No zobaczymy. O tutaj ten jeden widzimy, to też on się odbił. No jeszcze nie będą siadać. Ale kondycję mają dobrą. Jak mamy troszeczkę czasu, to jeszcze powiedz jeszcze te dodatki, które wspólnie kupowaliśmy. Byliśmy tam na wielu filmach razem. W takim okresie, kiedy mamy troszeczkę więcej czasu, nie ma lotów gołębi, odwiedzamy różne hodowle. Taka jakby z takiej perspektywy czasu, które gołębie takie według ciebie zrobiły najlepsze wrażenie? U Heberechta. Chrisa Heberechta. Mhm. Mamy tak jeszcze kilka gołębi. Bardzo spokojne takie... A, pamiętam, gwizdek. Uh-huh. Dostaliśmy ten gwizdek. Tak, tu mam ten oczywiście z dedykacją, ale tak poważnie mówiąc, to było tak ciemne, ale to był on nam wtedy akurat, mieliśmy troszeczkę, tak jak mówiłem, pecha, bo kiedy przyjechałem do niego, nam pokazywał, mieliśmy 18 lutego, nam pokazywał gazetę z 12 lutego, coś takiego i tam było napisane, że został mistrzem Belgii na extra long distance, bardzo długim dystansie, no niestety to od razu się wiąże z wyższą ceną gołębi, ale były rzeczywiście ciemne takie. A dwa tygodnie temu narodowy bodajże z Cahors, Heberechta brat wygrał narodowy. Oczywiście z Chrisa gołębi. Tak, a my mamy właśnie te gołębie, jeszcze mamy chyba 2 czy 3 nam zostały. Będziemy, na razie mamy je w rozpłodzie, ale później będziemy mieli jakieś młode z tych gołębi. Także zachęcamy. O, zobaczmy, wsiadałem przy okazji. Już jedna samica siadła, zobaczmy. No z lewej strony, wiesz? Kurczę, to popatrz. Tego na to nie zwracamy uwagi, lubię, kurczę. Popatrz. Dobra, ja idę je wołać. Dobra, i popatrzymy sobie. Chodź, 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 chodź. Ja już nie podchodzę nawet. Chodź. Popatrzymy sobie teraz, o, słyszymy. Dźwięk ten znamy. To są różnego rodzaju, że tak powiem, systemy przywoławcze. Jedni mają
dzwonki, jedni mają takie coś, że karmą, szeleszczą. Kolega Jarek Wrzałka kiedyś przypomniał, nie, przepraszam, nie Jarek Wrzałka, tylko Jarek Wożała, to miał takie kurde puszkę z kamieniami, którą też trząsł i głębie były na to przywoływane. Po prostu jest jakiś gest, jakiś sygnał dla nich, że one muszą siadać. No zobaczmy. Patrzymy. Tak jak widzieliśmy, mamfet mówi i słyszeliśmy, mówi, że nie otwiera w ogóle wlotów, dopiero jak wszystkie siądą, wtedy im otworzy, te 3-4 sekundy na wejdą. To zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Widzimy, kto dosiada. O, nie. Ale już pomału się zbiera. Już dwie samice siadły na szczycie, tam zobaczmy. A jeszcze przed nami trening samców. Ale one na pewno szybciej dojdą, bo gdyż będzie to, że jest wszystko ciemniej, już mniej czasu mamy. O, tam są. Na mnie krzyczy, nie pytam się, czy są z dobrej strony, ale zobaczymy wszystko za chwilę. Siadły, widzimy całe stado siadło od razu, teraz widzimy kolega Manfred idzie do środka. No ja już nie będę wstawał, żeby ich nie stresować. Teraz zobaczymy, jak będą wchodziły. To są samiczki, 49 sztuk chyba, coś takiego. Teraz zobaczmy, on opuści klapy, to z antenami. Anteny widzimy są podkręcone pod te klapy niejako. Czekamy, może im otworzy je. Aha, karmiki tam stare dopiero. Zajarzył, że trzeba w karmiki sypać karmę. No ale to oni są teraz... O, słyszą ten dźwięk nasypywanej karmy. Wiedzą, że dostaną. Już miałby tam Bóg wie, ile tej karmy nasypał, ale przypomnijmy, tej karmy jest tylko tyle, żeby było 20 kg dla każdego jednego ptaka. O! Zobaczmy, jak wygląda wejście. Parę sekund. Jeden wlot uruchomiony. Tak, zobaczmy. Jedyna samica została. Parę sekund tylko trwało wejście.